Dzień dobry Państwu. To rozpoczynamy punktualnie nasz wykład. To jest ta moja książeczka. Kiedyś w Chinach każdy Chińczyk musiał mieć czerwoną książeczkę przewodniczącego Mao Tse-tunga. No tutaj mamy niebieską książeczkę. Oczywiście ja nie będę od Państwa wymagał posiadania tej książeczki, ale jak napisałem, chciałbym, żebyście Państwo te rozmaite moje przemyślenia, które tam zawarłem w tej książce, poznali. Także kto z Państwa jeszcze nie ma, to ja przysyłam manuskrypt pocztą elektroniczną, także będziecie Państwo mogli do tego tekstu mieć nieograniczony dostęp. Wolałbym widzieć Państwa buzię. Oczywiście tam głos to trzeba wyłączyć, ale wolno przerywać. Jak ktoś będzie miał pilne pytanie, to niech sobie włączy na chwilę głos i zada to pytanie, no i będziemy rozmawiać. Ale w czasie wykładu to lepiej, żeby były Państwa mikrofony wyłączone. No więc geometria. Proszę Państwa, geometria, no to rozpoczęła się od Euklidesa przez stulecia całe, przez tysiąclecia, to dzieło Euklidesa, napisane około 300 lat przed naszą erą, było niedościgłym wzorcem takiego naukowego myślenia, prawda, na którym się wszyscy wzorowali. Pamiętam, jako student, gdzieś w Państwa wieku mniej więcej, może byłem tak o rok czy dwa lata starszy, to czytałem najpierw Tomasza Zakwinu, a potem Spinozę. I to właśnie oni próbowali w swoich rozważaniach filozoficznych naśladować sposób rozumowania właśnie, który skonstruował Euklides. No i tak to właśnie, to był taki niedościgły wzór myślenia. Teraz ostatnio ja sobie też bardzo, bardzo często czytuję pisma Einsteina. I Einstein też ciągle, znaczy nie te słynne prace, no bo prace te, no to już znam od dawien dawna, ale on napisał też bardzo wiele takich tekstów, w cudzysłowie filozoficznych. No i też się zastanawia, czy geometria to jest nauka spekulatywna, czy jest to nauka doświadczalna, że my odkrywamy geometrię w przyrodzie. No, w języku współczesnym to było, czy to jest fizyka, czy to jest matematyka. No i oczywiście to jest zarówno fizyka, jak i matematyka. Także ten wykład to nie jest wykład z czystej matematyki. Będę się starał, żeby to był właśnie, żeby to była taka geometria fizyczna. O. Dobrze, jeszcze wielu z Państwa ma niewłączone kamerę, to zachęcałbym, oczywiście to nie jest obowiązkowe, ale zachęcam, bo ja mnie wtedy raźniej, jak widzę Państwa buzię, mam tremę, bo operowanie tym całym tutaj aparatem, strasznie dużo mam rozmaitych przycisków, no to wymaga jakiejś tam, prawda, sprawności. Proszę Państwa, więc Euklides sformułował, jak wiecie, geometrię w postaci pięciu aksjomatów, nad którymi przez parę tysięcy lat ludzie się głowili i w XIX wieku odkryli, że część tych aksjomatów to jest w gruncie rzeczy opis przestrzeni wektorowej. Państwo, ja zakładam, przestrzeń wektorową to już macie w malutkim paluszku, boście studiowali algebrę i geometrię na pierwszym roku, więc sobie przypomnijmy, co to jest przestrzeń wektorowa. O, kiedyś pamiętam, mój mistrz, późniejszy mistrz i promotor i taki ojciec duchowy, profesor Morenw, przyszedł na wykład z analizy, powiedział, co to jest wektor? No, co to jest wektor, proszę Państwa? Element przestrzeni wektorowej. No tak, no właśnie, tak. Wy to już wiecie, bo ja to rozpowszechnię. Element przestrzeni wektorowej. Także na pytanie, czy to krzesło to jest wektor,
to jest źle postawione pytanie. Natomiast jako element zerowymiarowej przestrzeni składającej się tylko z tego jednego krzesła, to owszem, to krzesło to też jest wektor, prawda? Więc nie wektor, a przestrzeń wektorowa to jest taka przestrzeń zbiór, no i z dwoma działaniami, plus i tak. Oczywiście tę przestrzeń wektorową to wynalazł sam Euklides, jak mówił o odcinkach, prawda? Bo wektor to jest w gruncie rzeczy zorientowany odcinek, czyli w takiej przestrzeni, którą sobie wyobrażał Euklides i która przez długi czas bardzo dobrze służyła nam jako model świata, w którym żyjemy. No a teraz już nie, bośmy odkryli, że to zbyt gruby model, że trzeba jakiś lepszy. Ale przez wiele tysiącleci ta przestrzeń euklidesowa była wystarczającym modelem. To wektor to jest strzałeczka, a co to jest strzałeczka? To jest uporządkowana para punktów AB, prawda? Czyli wektor to jest AB. No i czym to się różni od odcinka? Odcinek to jest nieuporządkowana para punktów AB, prawda? To o takie coś to jest odcinek, a jak jeden z tych punktów wyróżnimy, na przykład o tak na ogół graficznie wyróżniamy, widać to, co ja rysuję? Tak, dobrze widać. To jak wyróżnimy i powiemy, to jest ten początek, a to jest koniec, to ten. No i właśnie z różnych manipulacji z tymi strzałeczkami, przenoszenia tamtego owego, wyrosła część aksjomatyki Euklidesa, część, dlatego że druga część jest związana z mierzeniem. To my na razie o tym mierzeniu nie będziemy mówili, tylko o tych własnościach, czyli te aksjomaty Euklidesa można podzielić na dwie grupy, afiniczne i metryczne. To metryczne to będą kiedyś tam, nie wiem, w entym wykładzie, a na razie się będziemy zajmowali tylko tymi własnościami afinicznymi. No więc najważniejsza rzecz to była taka, że te odcinki można przenosić, równolegle przenosić, prawda? Jak ktoś się dobrze uczył geometrii, to wiedział, że można równolegle przenosić przy pomocy przesuwania ekierki po linijce, prawda? To jest taka podstawowa struktura. I w związku z tym bardzo ważnym elementem tej geometrii euklidesowej to jest pojęcie wektora swobodnego. Nie wiem, czy was uczyli w szkole, że na fizyce, że wektory to bywają zaczepione albo swobodne. Wektor swobodny to jest klasa równoważności wektorów zaczepionych, czyli strzałeczek. Ta strzałeczka i ta strzałeczka i ta, wszystkie takie. Jest relacja równoważności, prawda, między strzałeczkami, polegająca na przesunięciu równoległym i właśnie taka klasa równoważności to jest ten wektor swobodny. No i właśnie, proszę Państwa, w XIX wieku ci wielcy ludzie, tacy jak tam Sylwester, kto tam, Clifford i tak dalej, Grassmann, stworzyli współczesną algebrę, pojęcie przestrzeni wektorowej. Także to byłyby te wektory swobodne, prawda, wektory swobodne. No i je można dodawać, wiadomo jak je dodawać, prawda? To był ten model, na którym się wzorowano. O, to jest na przykład wektor V, tutaj jest U, to jest V plus U. No i teraz oczywiście Państwo znacie aksjomaty, że to jest przemienne działanie, prawda? Jest przemienne. No i w tym sensie to coś, jak jeszcze nie uwzględnimy tego, to jest taka grupa Abelowa, prawda? Grupa Abelowa. W tym modelu euklidesowym to taki wektor, który abstrakcyjnie jest jakby klasą równoważności wektorów zaczepionych, to on po prostu może być utożsamiany z
operacją translacji, prawda? Przesunięcie o wektor. Wszystko przesuwamy, także to jest taka abelowa grupa transformacji, grupa przesunięć. Dobrze. No ale jeszcze jest jedna struktura. Teraz to mówimy beznamiętnie, po prostu mnożenie przez liczbę, ale skąd to się wzięło? To jest skalowanie. To jest skalowanie wektora, prawda? Że mogę 1,5 razy większy, tak? To u Euklidesa mogę tak zrobić, jeszcze tu połówkę, to pomnożenie przez 1,5 to będzie taki 1,5 razy większy. No i jeszcze Euklides tam tej orientacji nie za bardzo nie uwzględniał, no to wiemy, że przez liczby ujemne mnożenie przez -1 to jest po prostu odwrócenie, tak? Zamiana B na A i tak dalej, no i rozumiemy to. No i teraz jeszcze ostatnia grupa tych aksjomatów polega na tym, że te operacje są kompatybilne, tak? Po pierwsze, to też jest tam przemienne, rozdzielność dodawania względem mnożenia i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego powtarzał, studiowaliście na wykładzie z algebry. No i tam jeszcze co? Jeszcze element neutralny tego, który będziemy oznaczali przez 0, tak? To jest wektor zerowy, no czyli jeśli go interpretować jako właśnie to przekształcenie, no to jest przekształcenie tożsamościowe, prawda? Dodajemy zerowy wektor, czyli nic się nie zmienia. No tutaj oczywiście mnożenie przez liczbę, teraz przez jaką liczbę, bo są różne liczby, prawda? Można by było sobie, prawda, po drugiej stronie ulicy jest Wydział Matematyki, który wielokrotnie koło tego budynku przechodziłem przed rokiem 89, to zawsze pozostanie w pamięci jako Wojskowa Akademia Polityczna imieniem Feliksa Dzierżyńskiego. No a teraz tam przyjaciele matematycy urzędują. To oni tutaj, jako te liczby, przez które można mnożyć, no to biorą różne też bardzo abstrakcyjne ciała i tak dalej. No my to głównie będziemy ciało liczb rzeczywistych brali. I taka przestrzeń wektorowa to się nazywa rzeczywista. No oczywiście w fizyce również bardzo ważne jest ciało liczb zespolonych. No też czasami będziemy, czyli przestrzeń wektorowa nad ciałem liczb rzeczywistych albo nad ciałem liczb zespolonych, no albo nad jakimś innym ciałem, ale to raczej tym się nie będziemy zajmowali. No więc już wiemy, co to jest przestrzeń wektorowa, ale oczywiście przestrzeń, którą sobie wyobrażał Euklides, nie jest przestrzenią wektorową, bo punkty to nie są wektory. Więc co to jest? To jest przestrzeń afiniczna. No i ja, proszę Państwa, tutaj bardzo chciałem, przestrzeń afiniczna to jest taki kopciuszek, że ludzie często nie wiedzą, no wy to na pewno wiecie, kształceni na algebrze, to co to jest przestrzeń afiniczna? Tu powinienem napisać przestrzeń wektorowa. Przestrzeń afiniczna. Przestrzeń afiniczna to jest znów jakaś taka trójka. Po pierwsze, to jest zbiór punktów. O. I to jest prawdziwe takie wyciągnięcie esencji z tego, o czym myślał Euklides. Czyli to są punkty. No taki jak A, no więc właśnie na przykład punkt A jest elementem tego i tak dalej. Oprócz tego jest pewna przestrzeń wektorowa. I to jest ta przestrzeń tych wektorów swobodnych, jak gdyby. I teraz najważniejsza rzecz, to tutaj jest pewna taka operacja, która no, nie ma nic wspólnego a priori z tą operacją, bo to jest dodawanie wektorów,
A to jest jak, ja na chwilkę pozwolę sobie, no bo oczywiście potem będziemy dokładnie tym samym plusem, ale na początku, żeby podkreślić, że to jest zupełnie inna operacja, to to jest jak gdyby dodawanie wektora do punktu, prawda? Że A, czyli jeśli na przykład to jest ten wektor, to A plus W, no napiszę na razie strzałeczkę, nie będę tych strzałeczek za bardzo tam eksponował, ale na razie póki co, to byśmy powiedzieli, to jest punkt B, prawda? Czyli jak mamy element tego i element tego, to A, no oczywiście już zapomniałem tej, niech na razie ta kropka świeci w oczy, że to nie jest dodawanie wektorów. No to mamy takie przekształcenie. No więc można powiedzieć, że oto coś to jest właśnie taki element tej grupy tej przemiennej w działaniu na A, prawda? Czyli to nie jest nic mądrego, czyli te wektory są utożsamiane z tymi translacjami. Ale teraz najważniejsza rzecz to jest to, że i teraz są dwa aksjomaty. Po pierwsze, kompatybilność, jak to się mówi, czyli normalnie to by się powiedziało zgodność tej operacji, czy to widać? A, widać. Z operacją dodawania wektorów. O, to jest najważniejsze. Co to znaczy? No to znaczy, że jak do A dodam wektor V, a do tego, co wyszło, przepraszam, i to jest to tu, dodam w sensie przesunę, tak? A potem jeszcze to przesunę o wektor na przykład U, to to będzie to samo, co jakbym A przesunął o sumę tych wektorów, V plus U, prawda? O. To jest tak, to jest po pierwsze, to jest ta zgodność. Aha, no i element neutralny to niczego tam tego, czyli na przykład jakbym A przesunął o wektor V, a to bym przesunął o wektor minus V, no to w sumie to by było A na przykład, to stąd wynika i tak dalej, nie będę tutaj wszystkiego pisał, ale chodzi o wyciągnięcie takich tych. Więc to pierwszy aksjomat tego to jest ta zgodność. No i w związku z tym od tego momentu pozwolę już sobie zapominać, prawda, że to dodawanie to jest różne od tego dodawania, no i będę pisał tym samym plusem, ale oczywiście wiemy. Natomiast druga i najważniejsza własność to jest taka, że to równanie jednoznacznie, z tego równania każdy z tych trzech elementów jest jednoznacznie wyznaczony przez dwa pozostałe. No oczywiście ten jest jednoznacznie wyznaczony, bośmy to tak zdefiniowali, ale powiedzmy, jak znamy A i B, to znamy V. No to właśnie to było to, co Euklides mówił. Jak dwa punkty, to jest wektor, tak? No i na odwrót też, jak znamy V i B, no to znamy A, prawda? Ale czy jak znamy dwa punkty, no to jakby nie wiemy, który jest pierwszy, a który jest drugi, więc czy same dwa punkty tak, są tak, 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 wektorze? No tak jak tutaj jest, tak jak jest tutaj, prawda? Więc oczywiście na przykład z tej kompatybilności wynika, że jak do tego, jak obie strony przesunę o wektor minus V, to tutaj będzie B przesunięte o minus V równa się A, prawda? Równa się A.
Czyli to jest łatwe, ale najważniejsze, że V. I często, proszę Państwa, piszemy to tak, drugie, czyli dwa elementy w równaniu no, nazwijmy go sobie gwiazdka, tak, gwiazdka, no to to już tam, tego, jednoznacznie wyznaczają trzeci. No i w szczególności, proszę Państwa, jak mamy A i B, to piszemy tak symbolicznie, że V równa się B minus A. No i to minus oczywiście, no to co to jest? No to jest jakaś tam operacja odwrotna. Powinno się tak pisać tutaj, prawda, w ten sposób, że jak mam dwa punkty, no to jest to, od czego rozpocząłem całą tę, to rozumowanie. Jak mam dwa punkty i je ponumeruję, ten nazwę początkiem, ten nazwę końcem, to to jednoznacznie wyznacza ten wektor. No i dobrze, to ta przestrzeń afiniczna. I cała geometria rozpoczęła się od przestrzeni afinicznej, no tyle tylko, że jeszcze będą własności metryczne, ale na razie sobie je zostawiamy na długo, na co najmniej kilka wykładów, dlatego że warto najpierw zobaczyć, jak wiele struktury geometrycznej jest już zawartej w samej strukturze różniczkowalnej, bez metryki. Czyli na razie jeszcze nie ma metryki, prawda? Czyli dobrze. Teraz w przestrzeni afinicznej, tak, współrzędne prostoliniowe nie będę używał na razie nazwy kartezjańskie, dlatego że kartezjańskie to jeszcze Kartezjusz to jeszcze brał ten reper ortonormalny i na nim budował. Ale na razie nie wiemy, co to jest ortonormalny. Jeszcze nie rozważamy tych metrycznych własności, aczkolwiek Państwo już znacie, bo przecież studiowaliście algebrę, no ale to. Prawda, więc metryka to jest tam iloczyn skalarny, o tym będzie później. Więc współrzędne to tak, jak współrzędne to wybieramy bazę, jakąś bazę, baza w tej przestrzeni V, no wiecie, w przestrzeń wektorowa. Oczywiście przestrzenie wektorowe bywają też nieskończenie wielowymiarowe. No i wtedy to już taka algebra, sama algebra bez własności metrycznych to troszkę jest słabo. To już jest troszkę słabo, aczkolwiek no też wiele jest tam do odkrycia. Wiemy, że nawet w przestrzeniach nieskończenie wielowymiarowych istnieje baza. Ale w przestrzeni nieskończenie wielowymiarowej, co to jest baza? No to jest taka historia z pogranicza z filozofii, bo to nigdy nie jest efektywne. Nie potrafimy nigdy tej bazy efektywnie podać. One są jakieś bardzo wielkie, bo baza w przestrzeni nieskończenie wielowymiarowej, taka czysta algebraiczna baza, to jest taki zbiór wektorów, no, który jest liniowo niezależny, no to to jest łatwo. Ale że każdy inny wektor można przedstawić jako kombinację liniową.
ale kombinacja liniowa w algebrze, jak nie ma pojęcia zbieżności metryki, to tylko może być skończoną sumą. No, no to trudno jest w przestrzeniach nieskończenie wielowymiarowych taką bazę znaleźć. Wiemy, prawda, używając pewnika wyboru, potrafimy tam wykazać, że rzeczywiście istnieją te bazy. Ale my tutaj zostawiamy to na boku. My będziemy rozpatrywali tylko przestrzenie skończenie wielowymiarowe. Może niech to będzie i równe 1 aż do n. Wiecie Państwo, że w każdej skończenie wielowymiarowej, zresztą w nieskończenie wielowymiarowej też, dwie bazy mają tę samą liczbę kardynalną, tak? Są równoliczne. No to w szczególności jak to są skończone, no to jest jakaś liczba n i to się nazywa wymiar przestrzeni, zarówno wektorowej, jak i afinicznej. Teraz x jakieś powiedzmy a0 równa się, to jest jakiś punkt, który sobie wybieramy, to jest środek układu. Współrzędnych. No i teraz piszemy coś takiego, że każdy punkt A to można przedstawić jako A0 no plus jakiś wektor. No a wektor no to się rozkłada w bazie, prawda? Więc to jest suma od i równe 1 aż do n, jakiś współczynnik xi razy ei. Prawda? No i właśnie te współczynniki, ten x i to są właśnie współrzędne prostoliniowe. Dobrze. Proszę Państwa, ale już Newton, który jest jakimś można powiedzieć, ojcem nowoczesnej nauki, musiał używać współrzędnych krzywoliniowych. Że nie prawda, jak napisał te, bo Newton, proszę Państwa, ja zawsze lubię zadawać takie głupawe pytanie, kim z zawodu był Newton? Jakbyście mu kazali tą ankietę personalną wypełnić, to co on by napisał? Oczywiście nowoczesny matematyk, to powie, no matematyk, twórca rachunku różniczkowego i całkowego, no w ogóle nie ulega wątpliwości. Fizyk powie, no fizyk, no jak to? Prawo powszechnego ciążenia, trzy zasady dynamiki, no to jest fizyka. A Newton uważał siebie za filozofa, a nawet teologa, ponieważ on chciał podejrzeć, jak świat jest urządzony, prawda? I jego największym osiągnięciem było to, że pokazał, że z tych zasad dynamiki oraz prawa powszechnego ciążenia wynikają te kształty torów planet, prawda? Tyle tylko, że równania różniczkowe, które pewnie Państwo już gdzieś na fizyce rozwiązywaliście tego ruchu, one nie są rozwiązywalne w funkcjach analitycznych. Także gdyby on tak czołowo chciał się zderzyć z tymi równaniami, to nic by nie wyliczył i nic by nie wykazał, że te tory są elipsami. No ale on użył bardzo sprytnego rozumowania, mianowicie wyeliminował zależność czasową i wtedy równanie na tor jest już rozwiązywane przy pomocy funkcji analitycznych i on to rozwiązał, ale oczywiście musiał używać współrzędnych sferycznych, bo inaczej to nie tego, prawda? Więc współrzędne krzywoliniowe.
Współrzędne krzywo, gdybyście mnie Państwo zapytali, czym jest geometria różniczkowa, to jedna z odpowiedzi mogłaby być taka, że jest to sprytne posługiwanie, inteligentne posługiwanie się współrzędnymi krzywoliniowymi. Przeczytajcie te moje dywagacje tam we wstępie, gdzie staram się pokazać, że no prawda, na analizie no to liczymy pochodne i z tych pochodnych na przykład każą wam wykres funkcji narysować na tej podstawie, że wiecie, gdzie tam pochodna jest dodatnia, gdzie ujemna, gdzie druga pochodna jest dodatnia, gdzie druga pochodna ujemna. Natomiast jak używamy współrzędnych krzywoliniowych, to nie ma takiego bezpośredniego przełożenia. Czyli trzeba z pochodnych na, prawda? No na przykład zwykło się mówić, że co to jest przyspieszenie. Przyspieszenie to jest druga pochodna. Nie. Przyspieszenie to jest druga pochodna, jeśli ją policzymy w układzie inercjalnym, bo jak w nieinercjalnym, to nie. To jest druga pochodna i jeszcze dodatki też was tego uczą. W związku z tym to, co my będziemy robić, to będziemy się starali, prawda, wyciągać wnioski z rachunku różniczkowego, ale uprawianego we współrzędnych krzywoliniowych. Współrzędne krzywoliniowe. No na przykład chciałbym, żebyście Państwo obudzeni o godzinie w pół do trzeciej nad ranem umieli współrzędne sferyczne. Współrzędne sferyczne bardzo ważne, tak? Napiszmy sobie dla treningu x równa się r sinus theta cosinus phi. Y równa się r sinus theta sinus phi, a z równa się r cosinus theta, prawda? R to wiadomo, co to jest, odległość od jakiegoś tam środka współrzędnych. Teta wiadomo, co to jest szerokość geograficzna liczona od północnego bieguna w dół, czyli biegnie od zera do pi, no a fi to jest długość geograficzna. No proszę Państwa, i teraz tak, jak kodować wektory? We współrzędnych prostoliniowych, no to jest bardzo, bardzo łatwo. Prawda? Zaraz przejdę sobie na drugą. Przepraszam. O, dobrze, jestem tutaj na tej tablicy. Jeśli B równa się A0 plus suma tam I równe 1 aż do N Y I E I, no to proszę Państwa, ten wektor B minus A, który też inaczej oznaczaliśmy na początku jako AB, no to jest, odejmiemy i wyjdzie YI minus XI razy EI. Przepraszam bardzo, tutaj jest suma I równe 1 aż do N, ale powoli ja będę te sumy, o tych sumach zapominał, ponieważ Albert Einstein, który bardzo był największym moim zdaniem myślicielem XX wieku, oprócz tego, że wymyślił różne ważne rzeczy, to jeszcze wymyślił tak zwaną konwencję sumacyjną, polegającą na tym, że jeśli w jakimś wzorze spotyka się wskaźnik jeden na górze i drugi na dole, to to oznacza, że jest sumowanie. Także ja często będę pisał bez tej sumy YI minus XI EI. Prawda? Więc jest bardzo łatwo. Jak mamy współrzędne jednego punktu, współrzędne drugiego, to odejmiemy i już mamy współrzędne ich wektora. No proszę Państwa, gdyby to samo chcieć robić we współrzędnych sferycznych, no to zupełny nonsens, prawda? Zupełny absurd. No bo
jak ja odejmę współrzędne sferyczne jednego punktu minus współrzędne sferyczne drugiego punktu, no to mi wychodzi coś absurdalnego. No to właśnie przez wieki całe, no powiedzmy przez półtora wieku, ludzie się zastanawiali, jak opisywać dobrze te same wektory, któreśmy tutaj badali i wiemy o nich wiele, jak je opisywać we współrzędnych krzywoliniowych. I w gruncie rzeczy to dopiero, ach, ja się uczyłem z takich książek jeszcze tradycyjnych, gdzie wektor to można nazwać współrzędnymi tego wektora, jeśli ten wektor oznaczyć sobie V, to są współrzędne, czyli to są współrzędne i tu jest ta suma, którą o tak może niech ona powoli nam zanika, jest ta suma, ale ja już jej wkrótce nie będę pisał, czyli można powiedzieć, że tak się pisało, że wektor to jest kolekcja jego współrzędnych. No ale to jest do niczego, bo jak przejdziemy do innego układu współrzędnych, to one się jakoś tam transformują i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, mógłbym Wam opowiadać historię mojego życia, z jakimi nieporozumieniami się spotykałem i tak dalej, ale ja od razu przejdę do definicji. Po prostu jak należy patrzeć na wektor? Wektor w układzie współrzędnych, na przykład krzywoliniowych, to jest bez sensu, żeby na to patrzeć jako strzałka, dwa punkty. Nie. Proszę Państwa, wektor, ale uwaga, zaczepiony. To operator różniczkowy. No to tutaj powinienem jeszcze powiedzieć, tak, jakoś się troszkę, właśnie, wektor zaczepiony to jest właśnie ta strzałka, to nie jest ten, prawda, czyli to jest to A i B, to jeśli to jest klasa tych wektorów, to jest V, no to wektor zaczepiony, no to jest właśnie po pierwsze powiedzenie, gdzie jest zaczepiony, a po drugie, prawda, to jest ten wektor. O, czyli to jest wektor zaczepiony, czyli to jest ta prawdziwa strzałeczka. Proszę Państwa, no więc jak, co to jest wektor zaczepiony? Jeśli F jest funkcją klasy C1 na tym A, to istnieje taka zaś to jest wektor, no ale to ma być wektor zaczepiony, czyli jeszcze punkt A jest w A, to V w działaniu na F, no to jest taka pochodna, prawda? No to wiemy, limes o epsilon dążącym do zera, F od A plus epsilon V minus F od A, no dzielone przez epsilon, prawda? No to Państwo umiecie, prawda? Więc to jest każdy wektor zaczepiony, no musi być zaczepiony, bo tutaj ten punkt A, jakbyśmy nie wiedzieli, to nie ma sensu
ten wzór dla wektora swobodnego. To jest wektor zaczepiony. To V jest, czyli V, operator, to znaczy taka operacja, która funkcją przypisuje liczby, prawda? Funkcjonał, można powiedzieć, i który ma trzy własności. Po pierwsze, ewidentna rzecz, to jest liniowy. No jasne, jak weźmiemy kombinację liniową funkcji, to Państwo wiecie, że pochodna kombinacji liniowej jest kombinacją liniową pochodnych. Drugie, że on spełnia taką regułę Leibnica, że jak ten operator zadziała na iloczyn funkcji, no to się iloczyn różniczkuje, tak jak wy to wiecie, boście się uczyli na analizie pierwszej, tak? Że trzeba zadziałać tym wektorem, powiedzmy, na pierwszą funkcję i pomnożyć przez jej wartość w punkcie A, no plus na odwrót. Wartość w punkcie A razy wartość tego V w działaniu na funkcję G. No to jest drugie. A po trzecie, no jest ciągły. Ciągły. No co to znaczy? Ciągły to znaczy, że jeśli mamy jakiś ciąg funkcji fn, który dąży do zera, to stąd wynika, że wartości tego na tym fn dążą do zera. Oczywiście Państwo wiecie, że tu powinienem napisać nie zero, tylko jakąś inną funkcję f i tak dalej, ale jak to jest operator ciągły, no to na przestrzeni wektorowej, no bo przestrzeń funkcji jest wektorowa, o ta, prawda, to wystarczy zbadać ciągłość w zerze, to już ona będzie ciągła wszędzie. No tylko, że jeszcze jednej rzeczy tu brakuje. Czego tu brakuje? No muszę powiedzieć, co to znaczy, że funkcje zbiegają do zera. No bo jak Państwo wiecie, funkcje mogą zbiegać punktowo, mogą zbiegać w sensie L1, mogą zbiegać w sensie L kwadrat, jednostajnie. No tutaj jednostajnie, przy czym oczywiście, ponieważ to wszystko jest bardzo lokalne, tylko w tym punkcie, no to już niekoniecznie jednostajnie, tylko niemal jednostajnie, generalnie w sensie tej przestrzeni C1, prawda? W sensie tej przestrzeni C1, w przestrzeni C1 jest ta zbieżność jednostajna albo niemal jednostajna, bo to wszystko zależy, jakbyśmy chcieli, ale to jest wszystko jedno tutaj. O. I teraz, proszę Państwa, podstawowe twierdzenie, ja już zaraz zrobię przerwę. Podstawowe twierdzenie, którego tutaj nie udowodnię, natomiast poprosiłem pana Javiera, z którym będziecie mieli ćwiczenia, i to twierdzenie sobie, ono jest tu napisane, także każdy z Państwa, ono jest to twierdzenie w tym pierwszym rozdziale tej niebieskiej książeczki, także Państwo możecie sobie zajrzeć, ale w każdym razie to twierdzenie będzie na ćwiczeniach robione. Twierdzenie. Przepraszam bardzo. Przykład. Jeśli na przykład jakieś tam XI to jest układ współrzędnych, na tym A to D po dx na przykład i jest takim operatorem. Pr-
prawda? No, różniczkowanie oczywiście jest, ale i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, właśnie twierdzenie. Wszystkie takie operatory, ja to napiszę najpierw w postaci takiego hasła, żeby się nauczyć, a potem wyjaśnię, takie operatory są tej postaci. To znaczy, każdy operator V, taki jak tu wyszczególniłem, spełniający ten, jest postaci kombinacji liniowej właśnie tych operatorów D po DX i, no z jakimiś współczynnikami, no to te współczynniki my nazwiemy sobie VI, to będą współczynniki tego wektora w tej bazie, prawda? No i tutaj jeszcze ciągle niech będzie fantomowo ta suma po wszystkich i. Innymi słowy, czyli D po DXI stanowią bazę w przestrzeni takich wszystkich wektorów zaczepionych w punkcie A. Otóż tę przestrzeń to będę oznaczał przestrzeń styczna, bo to T pochodzi od tangent, do tej przestrzeni A, ale zaczepiona w punkcie A. O, prawda? No coś wspaniałego i w związku z tym, no co to jest, nie odwołujemy się do wektora, już robię przerwę, oj, przeciągnąłem, przepraszam bardzo, czyli nie odwołujemy się do wektora, jak pracujemy we współrzędnych sferycznych, w ten sposób, że podajemy punkty jednego, punkty drugiego i odejmujemy, bo to jest absurd, wyjdzie coś, co nie ma nic wspólnego z niczym, tylko mówimy, to jest różniczkowanie. No na przykład, co to jest D po DR? Co to jest D po DR? No to jest różniczkowanie. Dobrze, przepraszam bardzo, przeciągnąłem, robimy przerwę, już.